A jakbyś się przynajmniej założyła tą sukienkę na koncert, to nie wyglądałabym za grubo, tą taką fioletową z tymi cekinami. Nie, właśnie. Nie, wiesz, jak założysz te cekiny, to ten Elon na pewno cię zobaczy. No ja myślę, że ten, wiecie, co mi się podoba, może mi się podoba ten chudy. I też jest na? Też jest na, no. Mam takie chudy, nie jest taki młody, jest, nie, ten młody. A ten młody, ten z szopą na głowie. Spojrzałem, że się przyjmę. Ja to jest na tej kwalitacie. Na ciebie. Ale tak, bo no. Myślę, że to takie doświadczenie. Tylko może założyć jakiś tam fluorek, takie założęcy wszyscy. Ale ty widzisz, robisz tipsy? A i ten młot? Taką dużą rękę? Dużą. Nie wiem, na co to się no, musimy się umówić na solarkę przed koncertem. Nie, że nie. Nie, nie ma już nie ma. Modna? A ty widziałaś tą, jak się ubrałam? O Jezu, tak, tam. O ja wiele łosoła, no. Przecież to był zeszły sezon. No ja nie, w ogóle to nie oglądała tylko na muzykę. Och, ale och. Właśnie dlatego powinieneś być na koncercie Kochanków Gwiezdnych w Przestrzeni w klubie Kingston 28 października.